Cześć! Jestem w szoku, ponieważ to, co dzisiaj się ujawniło, wstrząsnęło mną. Wygląda na to, że byliśmy w błędzie, ponieważ nie ma żadnej akcji poszukiwawczej. Wczoraj nagrałem film o tym, że dzisiaj Alex zdradzi całą prawdę o pomniku Billa. Zrobił tak. Doszedłem do wniosku, że prawie żadne moje przypuszczenia się nie sprawdzają. Chcecie wiedzieć w końcu, o co biega z tym całym pomnikiem? Powiem wam. I tym filmem zakończę temat tego pomnika. Ta akcja poszukiwawcza to był czysty zmysł fanów. A teraz krótkie słowo o pomniku. To nie pomnik, tylko... Znowu wychodzi następna replika z Gravity Falls. Tak dokładnie. Tak samo jak będzie można kupić dziennik trzeci, tak samo będzie z pomnikiem Billa. Tweet wszystko opisuje. Ta replika pomnika będzie mieć 7 cali, czyli około 10 cm. Jest stworzona ze sztucznego tworzywa, więc będzie wyglądała na ciężką, ale w rzeczywistości będzie lekka. Jest nawet podana informacja, kiedy będzie dostępna do kupienia. Owy pomnik Billa będzie można kupić przed 4. rocznicą serialu, czyli przed 15 czerwca. Tak właściwie spodziewałem się czegoś innego, a nie następnego gadżeta do wykupienia. Miałem na liście dziennik trzeci, książkę interaktywną, a co do tego dochodzi pomnik Billa. Podobno ma wyjść jeszcze jakaś gra oraz kontynuację serialu w formie komiksów, ale to plotki. Nie mówię, że jestem zawiedziony, bo tylko chodziło o następny skok na pieniądze przez Disneya, ale myślałem nad szukaniem pomnika. Wyobraźcie sobie, że przez taką akcję fandom jeszcze bardzo długo by trwał, a tak zakończy się szybciej. To tylko moje zdanie. Mimo to kupię wszystko z tych rzeczy. Przynajmniej mają mega pomysły na gadżety. Napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzach, bo ja swoje zdanie już wyraziłem. I dzięki za wysłuchanie. Hasta luego, amigos.